W Polsce w lipcu coś wyjdzie na jaw. Dochodzi do jakiegoś odkrycia. Coś wypływa na powierzchnię. Popatrzcie, jakaś wiedza płynie do Polek i Polaków. To nie jest nic nowego. To jest jakaś sprawa z przeszłości. Ona po prostu powraca. Jakiś temat do nas wraca. I ten temat, który powraca, prowadzi do awantury. Jest tutaj ostry konflikt w związku z tym, co powróci. Z tą informacją, z tą wiedzą, z tym, co wypłynie. Polki i Polacy, jedna rodzina na tym drzewie życia, tylko tym drzewem mocno trzęsie z powodu tej sprawy. Popatrzcie na to więzienie. Może to być więzienie mentalne, więzienie umysłu, jakieś zasady, jakieś przekonania, które są takim więzieniem dla wielu osób. Popatrzcie, że tutaj panie obrywają w związku z tą informacją. Nie potrafią zapanować nad tym, nie mają już sił, by tym się zajmować. Ale jest także druga grupa kobiet. Taka, która wspiera. Taka, która otula miłością te, których dotyczy ta sprawa, która została ujawniona. Popatrzcie, że ta grupa kobiet, która będzie interesować się tą sprawą, która wypłynie, ta grupa patrzy gdzieś daleko. Szuka winnych, szuka problemów nie tam, gdzie potrzeba. Nie widzi ważniejszych rzeczy bliżej siebie. Nie widzi, że prawdziwe problemy są tuż za rogiem, a one niepotrzebnie bulwersują się tą sprawą, która wypływa.